Brahmanda Purana Sekcja pierwsza Prakriapada Sekcja dotycząca rytuałów Rozdział pierwszy Treść Brahmande Purany Przybycie Suty Romachar A. Y. na sesję ofiarną na kurksetrze. Na prośbę jej mędrców o recytację Purany Suta recytuje Brahmande Purane Zaczynając od jej treści Pokłon Pokłon wobec samozrodzonego bóstwa składające się z cechy sadtwy przy Przy okazji Unicestwienia, stworzenia lub utrzymania Wszechświata. Pokłon wobec zrodzonego przez siebie bóstwa o potrójnych formach, a mianowicie sadwa, Rajas i Tamas. Zwycięski jest Pan Hari, który podtrzymuje światy, który jest nienarodzony, który jest wszechobecny i posiada trzy cechy eti, także pozbawione ich. Szukam schronienia u Boga Brahma. Stwórca świata, który jest wszechwiedzący, niepokonany, który jest panem wszystkiego, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, i który jest prawdziwym panem wszystkiego. Dobro ma się odwołać do czterech rzeczy, a mianowicie do niezrównanej wiedzy i dystansu oraz nadludzkiej mocy i cnót, w każdym razie znajdujących się w pełnej formie, władcy wszechświata. Pan, wiedząc. Że te ludzkie usposobienia zawsze składają się z dobra i zła, stworzył je rzeczywiście na nowo, bez wahania wisia, k. w celu wykonywania czynności religijnych. Stwórca świata, który doskonale zna rzeczywistość świata i jest zaznajomiony z Jogą, odwołał się do Jogi i stworzył wszystkie istoty żyjące, ruchome i nieruchome. Pragnę poznać narrację puraniczną. Dlatego oszukam schronienia u potężnego pana, stwórcy wszechświata, świadka światów i najwyższego, wszechprzenikającego władcy. Ten Prajapati, pane wszystkich stworzeń, pan Brahma, opowiedział Wasistchie, całą Puranę, która jest na równi z Vedami i której głównym tematem jest prawdziwy stan wszechświata. Święty mędrzec Wasistcha nauczał swego wnuka, Parasiare, syna Siakti, tej świętej, Pura. Y, która jest nektarem wiedzy o rzeczywistości. Na początku święty pan Parasiara nauczał mędrca Jatukarny tej boskiej Purany, która jest na równi z Wedami. Po poznaniu Purany uczony Jatukarny, a przekazał i Pajanie wiedzę o najwyższym, wiecznym Brahmanie. Dwa I Pajana był tym zachwycony. Ten opanowany mędrzyc przekazał wiedzę o tej niezwykle cudownej Puranie, której treścią była wiedza o prawdziwym stanie świata. W celu szerzenia jej na światach nauczał tej Purany, która jest, wysoce ceniona, jak Wedy i która zawiera wiele tematów, Jajmini, Sumantu, Wajsiampajana, Pailawa, która była czwartą spośród nich, i Lomachar. A. A piątą. On, Lomachar. A. A, był, inaczej nazywanym, Sutą. Był pokorny, sprawiedliwy i czysty. Jego sposoby narracji były niezwykle wspaniałe. Po poznaniu Purany Loma Harsana stał się pokorniejszy. Stał się niezwykle inteligentny i cnotliwy. Podszedł do niego i przesłuchał go mędrzec taki jak ty. W sprawach mitologicznych i tym podobne miał doskonałą samokontrolę. Wraz z innymi mędrcami zwykł kłaniać się mędrcom po ich okrążeniu. Cechował się wielką pobożnością. Zdobywszy wiedzę, usatysfakcjonował go i udał się na Kruksetrę. On, pokornie, zbliżył się do czystych mędrców, którzy przeprowadzali wyszukaną sesję ofiarną. Wykonawcy satyry spotkali się z Romachar. A? On, to jest Romachar. A? On, z wielką pokorą. Przewyższył ich intelektem, ale, jak napisano w pismach, pokłonił się, należycie przed nimi. Widząc wówczas Romaharsane, wszyscy ci mędrcy byli niezwykle zadowoleni. Byli zadowoleni, a ich umysły stały się szczęśliwe. Oddawali mu cześć, przekazując wszelkie niezbędne środki gościnności, takie jak arkcha, materiały kultu, padja, woda do mycia stóp, i tym podobne oddał szacunek wszystkim mędrcom. Otrzymał pozwolenie króla? Po uzyskaniu pozwolenia mędrcy zapytali go o zdrowie. Zbliżył się do wszystkich tych mędrców, indywidualnie, uważając ich za Wiecznego Brahmana, wielką wspaniałość. Kiedy zgromadzeni wyrazili zgodę, usiadł na pięknym, dobrze nakrytym siedzeniu. Kiedy zajął swoje miejsce, wszyscy mędrcy o chwalebnych, świętych ślubach, dobrze zdyscyplinowani według zasad religijnych oraz o spokojnych i skoncentrowanych umysłach, byli zachwyceni i otoczyli go, który był obserwatorem wielkich religijnych ślubów. Z głęboką miłością i szacunkiem przemówili do niego w następujący sposób: Witamy cię, o wielce szczęśliwy. Jakże się cieszymy my, mieszkańcy tego miejsca, widząc Ciebie, najlepszego z mędrców o doskonałych ślubach, zdrowego i serdecznego, o inteligentny. Dzięki Tobie, sprawco zasłużonych świętych obrzędów, nie uważam już tej ziemi za pustkę, o suto. Jesteś uczniem tego mędrca o szlachetnej duszy, wyasa. Jesteś inteligentny i zawsze jesteś godny Jego błogosławieństw. Jesteś w pełni wyposażony w dobre cechy prawdziwego ucznia. Jesteś uczony i wykształcony, ponieważ jesteś godny błogosławienia, o święty Panie, zrozumiałeś zasady. Po zdobyciu ogromnej wiedzy jesteś wolny od wątpliwości pod każdym względem, o mądry. Zawsze wypada nam opowiedzieć o wszystkim, o co Cię prosimy. Pragniemy usłyszeć boską historię Purany, która dorównuje ruti i jest pełna prawych tematów. Usłyszeliście to już od wyasy. Na taką prośbę mędrców niezwykle inteligentny Suta, obdarzony pokorą, udzielił doskonałej, pełnej skromności odpowiedzi. Wszelki intelekt, jaki posiadam, zawdzięczam służbie, jaką wykonałem dla mędrca. Z pewnością prawdą jest, że mój intelekt powinien być wykorzystywany do służenia innym. W takiej sytuacji, oznakomici Bramini, opowiem, cokolwiek jest dla mnie możliwe. Przystoi ci zadawać pytania na dowolny temat, który chcesz poznać. Słysząc jego słodką wypowiedź, mędrcy ponownie odpowiedzieli sucie, którego oczy napełniły się łzami radości. Jesteś szczególnie dobrze zorientowany w szczegółach tego tematu. Widziałeś Wyasa osobiście. Dlatego całkowicie wyjaśniasz pochodzenie świata. Chcielibyśmy wiedzieć, kto się urodził w jakiej rodzinie. Chcemy poznać szczegóły rodziny i pochodzenia królów, mędrców i tym podobnej proszę. Opowiedz o cudownie zróżnicowanej twórczej działalności Prajapatiego w dawnych czasach. W ten sposób poproszono o doskonałego i szlachetnego Romaocharsane, po okazaniu mu należnej gościnności. Ten znakomity Suta opowiedział wszystko szczegółowo i we właściwej kolejności. Suta powiedział: O wspaniali Bramini opowiem we właściwym porządku tę świętą historię, którą opowiedział mi dwa i pajana, który był ze mnie zadowolony. O Bramini wyjaśnię Puranę opowiedzianą przez Matariszfana. Osiem Boga wiatru na prośbę mędrców o szlachetnej duszy z lasu naimi? A. Purana charakteryzuje się pięcioma tematami mianowicie. Sarga. Pierwotne stworzenie, prati sarga, rozpuszczenie i rekreacja. Wa. Sia, rodowód królów i tym podobne mańwantaras, regiony manus lub okresy manu, iwa. carita, chronologiczny opis królów i mędrców. Pierwsza pada, część tej purany. Nazywa się Prakriya Pada, część dotycząca rytuałów. W tej części znajduje się podsumowanie historii. Pozostałe sekcje to anu. A. Ga. Konsekwencja. Upadhata. Wprowadzenie. I upasa. hara, Konkluzja. Dlatego też krótko wspomniałem o tych czterech sekcjach. Opowiem je później szczegółowo i we właściwej kolejności. Na początku Brahma wysłuchał Purany, znajdującej się w Pismach Świętych. Potem z jego ust wyszły wedy. Podobnie wyszły weda, gi, przedmioty pomocnicze, dharma siastry, kodeksy praw, święte obrzędy i święte obrzędy również wyszły. Następnie decyzja stworzy cały wszechświat, zaczynając od Machata, wielkiej zasady, a kończąc na wisie, a poszczególnych stworzeniach obiektów światowych, przez niezamanifestowaną przyczynę, która jest wieczna i ma naturę sad, Istniejący, i asad, nieistniejący. Złoty. Kosmiczne, jajo i doskonałe narodziny brachmy. Awara. A powłoka, jaja, była, oceanem. Zakrycie, wód przez tejas ognisty łaskaw. Obudowa tejas, przez element gazowy. Następnie otoczenie pierwiastka gazowego przez eter. Jego pokrycie przez pchutadi, ego. Pchutadi jest otoczony przez machata, wielką zasadę. A Mahat jest otoczony przez awyakte nieprzejawiony. Samo jajko zostało opisane jako umieszczone wewnątrz otoczenia elementów. Opisano tutaj wygląd rzek i gór. Znajduje się tam opis wszystkich manvantar i kalp, opowieść o drzewie Brahmana, następnie opowiada się o narodzinach brachmy. Następnie następuje opis stworzenia podmiotów przez brachmę. Tutaj opisane są awastchy, sytuacje, Boga Brahmy, którego narodziny są niezamanifestowane. Występowanie kalp, stabilizacja wszechświata, Hari leży w wodach i wznosi się ziemia. Specyfika, opis, miast i tym podobne klasyfikacja kast i etapów życia położenie gwiazd i planet oraz ich przejście od jednego znaku zodiaku do drugiego oraz siedziba sitchów i ich odległość w jojanach ze szczegółami oraz przydział miejsc w niebie ludziom o pomyślnym postępowaniu. Narracja o różnych gatunkach drzew, ziół leczniczych i pnączy obie ścieżki to jest dewatów, bóstw i mędrców są wtedy opisane. Stworzenie i manifestacja mango i innych drzew. Następnie zostaje opowiedziane pochodzenie zwierząt i ludzi. Wymieniona jest definicja oraz wszystkie jej składniki kalpy. Następnie opisano dziewięć rodzajów intencjonalnych kreacji Boga Brahmy. Trzy z zamierzonych kreacji są szczegółowo wymienione: Układ światów, Pochodzenie tcharmy i tym podobne z członków Brahmy. Opis dwunastu którzy rodzą się raz po raz w Prajakalpie, wspomina się o Pratisandkach, okresie przejściowym pomiędzy dwoma Kalpami. Pochodzenie Adharmy w wyniku otoczenia Boga Brachmy przez Tamasa i stworzenia Purusy z jego ciała Brachmy z przewagą guny. Podobnie, narodziny Siatarupy i narodziny dwóch synów, to jest Priyavrata, Uttanapada, jak również pomyślnego Prasuti i Akuti. Ci, którzy pozbyli się grzechów i dobrze ugruntowali swoją pozycję w trzech światach, są uwielbieni. Następnie w Akuti urodziło się bliźniaki z Ruci, prajapati. Pomyślne narodziny córek daksy z Prasuti. Następnie prokreacja przez karmę o wielkiej duszy z córek daksy, takich jak Siabda, raczej środcha jak w P. Rasy charakteryzującej się Saddfa Guną i była, jak gdyby, świtem szczęścia, tak samo jak rasa adharmy, zła, otchi, sa, przemocy, charakteryzującej się tamogu, on i niepomyślnością. Opis stworzenia poddanych przez Pchurgu i innych mędrców, gdzie jest przytoczony rodowód bramińskiego mędrca Wasisthy. Opisane są tam narodziny potomka Agniego ze Swacha. Następnie wspomina się o narodzinach poddanych dwóch typów pitrów Swatha. W kontekście opisu linii pit Wspomniano o klątwie Daksy rzuconej przez Maheshwarę, Sati i bycha Gu oraz innych inteligentnych. Podobnie jest z klątwą powrotną rzuconą przez Daksa. Opisano protest przeciwko wrogości Rudry wobec cudownych wyczynów, ponieważ dostrzeżono wady. W kontekście Manvantaras szczegółowo opisano czas wraz z jego jednostkami. Pomyślne cechy córki Kardamy, Prajapatiego. Opisane są tam szczegóły dotyczące synów Pryawraty. Ich spotkania na różnych kontynentach i ziemiach pojedynczo są opowiadane. Narracja o stworzeniu Sfajampchówy, Manu. Podobnie jest z opisem war. As, subkontynentów i rzek oraz ich różnych typów. Jak tysiące różnych kontynentów tworzą grupę siedmiu Dwipów. Szczegółowy opis mandali strefy otaczającej, jambu dvipy i Oceanu. Wielkość i zasięg Jambudwipy, oceanu i gór jest wymieniona w formie Jojanas-Jojanas 12 kilometrów. Następujące siedem gór, mianowicie Himawan, Hemakuta, Nisatha, Meru, Nila, Śweta i Siongin są chwaleni. Odległość między parami tych gór, obwód, wysokość i zasięg tych gór, wszystko to jest wspomniane, to tak wielu Jojanów. Opowiadani są mieszkańcy tych gór. Opisano Pcharatę i inne subkontynenty, a także znajdujące się na nich rzeki i góry. Jak zamieszkują je istoty ruchome i nieruchome. Jambudwipa i inne wyspy. Kontynenty otoczone są siedmioma oceanami. Następnie opisano Złotą Ziemię i Lokalokę. Górę. Światy te mają określone rozmiary i rozmiary składają się z siedmiu kontynentów. Rupa, forma, kolor. I tym podobne są opisane, ponieważ są one również wykonane wraz z prak? Tas, efektami prakrti. Wszystko to jest częściową transformacją prathany. Ruch, zasięg i tym podobne słońca, księżyca i ziemi są określone z więźle, ale całkowicie, nie pomijając niczego istotnego. Wymiary są podane. O ich zasięgu wspomina wielu Jojanów. Machendra i inne wspaniałe i święte, Góry, na szczycie na północ od jeziora Manasa, są opisane, wraz z obecnymi istotami, które je posiadają i które się z nimi identyfikują. Wspomniano o ruchu słońca nad nimi, niczym głownia ognia poruszająca się po okręgu. Wspomniano o cechach nagawitchi i aksawitchi. Opis dwóch K. Hako. H. Amisprint. Dzielnic. Lub kierunków wiatrów. Dwóch Horyzontów lub lekhas, Bóstw i Strefy w jojanach, Lokaloki, Góry, Zmierzchu, Dnia i Wi, Uwad, Równonocy. Opisano Lokapalas, Strażników Kwater, którzy przebywają w nich w czterech kwaterach. Opisane są południowe i północne ścieżki pit. S, Grzywy i Bogów. Są opisane cel właścicieli domów i tych, którzy się wyrzekają to jest Sinów. Zależnych od rajasu i satwy wspomniano wspomniano o regionie Wisnu, w którym stacjonuje Tcharma i inni. Opisany jest ruch słońca i księżyca oraz planet i ciał świetlnych. Ma skuteczność w zależności od pomyślności, jak i niepomyślności dla badanych. Wspomniany jest rydwan słoneczny, zbudowany przez samego Brahmę w celu zamieszkania dla słońca Rydwanem którym Panu daje się z nieba do swojej siedziby, kierują dewy, adityowie, mędrcy, gandharwowie, apsary, gramani, węże i raksasowie. Wspomniano o rasie, coku, która wypływa z rydwanu, powstałego z esencji wód. Wspomniano o przebywaniu i zanikaniu księżyca spowodowanym przez some. Ruch rydwanów słonecznych i innych zaczyna się od krówy, gwiazdy polarnej. Opisano także niebiańskiego morszwina, na którego końcu znajduje się gwiazda polarna. Opisane są wszystkie konstelacje gwiazd wraz z planetami, w których mają swoje siedziby bogowie czynów chwalebnych. Tysiąc promieni słońca, azyl deszczu, chłodu i upału, różne klasy promieni ze względu na nazwy, funkcje i miejsca działania wszystko to jest wymienione. Wspomniano o wielkości i ruchu planet w zależności od Słońca. Mahat, wielka zasada, pochodzi od Prathany, której cechy charakterystyczne są porównywane do tańczącej dziewczyny. Opowieść o wielkości Pururawy, syna Ili. Wielkość Pitrów dwojakiego rodzaju oraz wielkość umarłych. Następnie opowiadane są parwany, ważne dni w tranzycie Księżyca, takie jak pierwsza kwadra. Pełnia Księżyca, ostatnia kwadra, nów Księżyca, a także santchi skrzyżowania, parwanów. Wielkie błogosławieństwo dwóch typów pitrów za pośrednictwem średchy pitrowie, którzy poszli do nieba, i ci, którzy doświadczyli upadku. Opisano ich liczbę i zakres Juk, a także Jugę zwaną Kta. Wprowadzenie i rozpoczęcie działalności rolniczej i tym podobnie, jako środka utrzymania w treta w wyniku obniżenia standardów, ustanowienie kasty etapów życia w oparciu o tcharmę. Obowiązek, założenie instytucji Jani, rozmowa Wasu i mędrców, upadek Wasu wszystko to jest opisane. Pochwalana jest pokuta, podobnie jak cała sytuacja w Jugach. Zwięzły opis epok dwa Para i Kali. Opowiedziana jest manwantara i jej liczba lat podana jest według ludzkich obliczeń. Tylko to jest charakterystyczną cechą wszystkich manwantar. Opowiada się o przeszłych, obecnych i przyszłych manwantarach. Taka też jest definicja pratisanthane, okresu przejścia pomiędzy dwiema manwantarami. Opowiadana jest przeszłość i przyszłość, panujący członkowie w sfayampuwie manwantara. Wspomniano o ruchu mędrców. Podobnie jest ze sposobem poznania kala, czasu. Rozmiar liczby durk, fortecy oraz początek i różne zawody zapewniające środki do życia w jugach, narodziny i charakterystyczne cechy cesarzy w trecie. Narodziny pramat jego, wspomniane jest zmniejszenie przez angule żywych istot w Kaliudze. Wyliczenie różnych siaków, od odgałęzień, wet, znaczenie uczniów. Siedem rodzajów wadów, zdani i narracja o duchowych liniach mędrców. Charakterystyczne cechy synów, woźniców i braminów, są opisane w całości Klasyfikacja wet dokonana przez vedavyase o szlachetnej duszy podana jest również Narracja dewów i władców poddanych w Manwantarach, właściwy porządek Manwantar i wiedza o Kali czasie wszystko to zostało opisane. Wnukowie Daksy, wspaniałe potomstwo jego ukochanej córki, dzieci spłodzone przez Brahme i innych oraz dzieci spłodzone przez inteligentnego Daksę. Opowiada się tu także o Sawarna Manu, którzy uciekli się do Meru. Opis stworzenia poddanych przez Tchruwę, syna Utanapada. Twórcza działalność Caksusa Manu. Opis zdolności badanych. Akt dojenia ziemi przez pana, króla Prtchu, syna Weny. Szczególna wzmianka o naczyniach. Mleku i cielętach. Fakt, że ta ziemia została już dojona przez Brahme i innych. Opisano narodziny Daksy, inteligentnego prajapatiego z dziesięciu pracetasów w Marisie, które miały miejsce w równej części każdego z nich. Opisane jest panowanie Machendras nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Omówieni zostaną Manu i inni, których dotyczą narracje Manu. Opisano szczegółowo twórczą działalność Vajvaswaty Manu. Pochodzenie Pchrgu i innych jest opisane w szatach Brahmy i innych. W odróżnieniu od wspaniałej prajasargi, stworzenia poddanych Caksu, Y Manu, w Vajvaswata Manvantara opisano stworzenie poprzez medytację Daksy. Narada. Mentalny syn Brahmy wdał się w rozmowę z niezwykle potężnymi synami Daksy. Zniszczył ich i. W rezultacie został przeklęty. Następnie Daksa spłodził dobrze znane córki zwane Vajrinas, narodziny Maruta w szlachetnej pani Diti podczas ciągłego wichru. Opisano tu 7 razy 7, 49 grup Marutów. Zdobyli dywatwę. Stan bycia dywami dzięki przebywaniu razem z Indrą. Ich rezydencją są ramiona, waju. Opowiadane jest pochodzenie daityłów. Danawów, Jaksów, Gantharwów, Raksasów, duchów i złych duchów, jaksów, ptaków, pnączy i tym podobne pochodzenie Apsar jest szczegółowo opisane. Opisana jest cała kula słońca, a także narodziny słonia i rawaty. Narodziny Wajnate i Garu, a jego ustanowienie na króla ptaków przytoczono szczegółowe narracje o rasach deha, Gusia, I Szczegółowy opis potomstwa karapy Pulastyi, Atrio Szlachetnej Duszy i Mędrca Parasiary. Uwielbione są trzy dziewczyny, w których światy się ustabilizowały. Szczegółowy opis Ichasadityi, znaleziono, później. Wspomniana jest historia Ki. Kuwita. Wspomina się o unicestwieniu Bhatbalasa przez Tchruwę. Iksfaku i inni są krótko chwaleni. Stworzenie króla Nisi i tak dalej jest szczegółowo wspomniany wraz z Pala, Uhara. on i tym podobna Historia rasy króla Jajati, opis rasy Jadu i szczegółowa narracja hai i pokrotcha Następnie omawiane są szczegóły wyścigu. Opowiada się o wielkości Jamakh i stworzeniu przez niego poddanych. To samo dotyczy dewa Wrthy, i Dechaer, i o szlachetnej duszy. Rodowód ta Fałszywe oskarżenie dwóch wajsiów, stwierdzenie i zdobycie klejnotu przez inteligentnego satra i ita, w trakcie tworzenia potomstwa przez świętego króla Dewa Mitchwana, wspomina się narodziny i historię sury o szlachetnej duszy. Niegodziwość Kamsy i narodziny Wasude wisną o niezmierzonej świetności w Dewaki, w wyniku zjednoczenia rodzin. Następnie twórcza działalność mędrców, opis powstania podmiotów. Kiedy rozpoczęła się wojna dewów i asurów, kobieta została zabita przez Wisnu, chroniąc siakrę przed śmiercią, i otrzymał on klątwę od Pchrygu. Pchrygów wskrzesił boską matkę siukry. Dzięki współpracy dewów i mędrców stoczono dwanaście bitew. Na rasi, ha i inni, niszczyciele grzechów, są chwaleni. Przebłaganie z u usiwy, przez siukrę w drodze surowej pokuty. Siarwa wychwalał tego, który został odcięty krtta, za dobrodziejstwa. Następnie omawiana jest materialna działalność Dewów i Asurów. Kiedy siukra o szlachetnej duszy został przywiązany do Jajanti, inteligentny bychaspati, przybierając postać siukry, z wiludu Asurów, za co siukra przeklął bhaspatiego. Opowiadana jest wielkość Wisnu. Wyraża się to w momencie narodzin to jest inkarnacji pana Wisnu. Opisano Turwasu, który był młodszym bratem Jadu, był wnukiem Siukry, Anu, Druhyu i innych, a także ich synów, którzy byli królami. Potomkowie Anu mieli szlachetną duszę. Wśród nich są w pełni opisani znakomici królowie. Mieli mnóstwo bogactw, a ich przepych był ogromny. A gościnność, wobec bramińskiego mędrca dzieli się na siedem kategorii odnoszących się do tcharmy. Opisane jest tam przekleństwo jego rzucone przez poetów. Sława rodziny Hary. Hari jest lekko wzruszona, wyjaśniono męstwo Osiantanu. W końcowej części wymienieni są przyszli królowie. Opis grup panów, które dopiero nadejdą, jest podany szczegółowo. Opis unicestwienia wszystkiego, kiedy karmi uga wygaśnie pod koniec pchauty Amanwantara. Anihilacja dzieli się na naimitnika, na koniec kalpy, prak, tika, po dwóch latach parartcha, kiedy umiera Brahma i Atantika, kiedy indywidualna dusza łączy się z Brahmanem. Opisane jest ponowne wchłonięcie i rozkład wszystkich żywych istot na różne sposoby. Anav i brak deszczu i straszliwy ogień słońca sa, wartaka. Wspomniano opis prak Tika pralaya jest opisany w systemie filozofii Sa, Następnie szczególnie Brahman jest to objaśniony. Opis siedmiu światów zaczynających się od Pchu. Definicja jest wyjaśniona za pomocą para, parartha i apara, Brahmana, utrwalenie zasięgu i wielkości Brahmy, u tak wielu Jojanów. Tutaj wspomniane są piekła grzeszników. Takich jak Raurawa i tym podobne, ostateczny dalszy ciąg wszystkich żywych istot jest zdecydowanie ustalony. Opis ziemskiej egzystencji poprzez Pratisa. Sargę, wtórne stworzenie, Brahmy. Wspomniano o ruchu w góry lub w dół w zależności od cnoty lub zła. Unicestwienie wielkich pchutów, żywiołów, w każdej kalpie. Nieszczęścia są niezliczone. Nawet Bóg Brahma nie jest wieczny. Niegodziwość ziemskich przyjemności, ból w biegu ziemskiej egzystencji, niedostępność zbawienia, z wyjątkiem, poprzez wajrage, brak pasji, ponieważ widoczne są wady. Jeden porzuca sattwę, żywe istoty, czy to przejawioną, czy niezamanifestowaną, i osadza się w brahmanie, Ponieważ widać wielość, idea czystości, świata, oddala się. Wtedy... Wielobiciel zaczyna obawiać się trzech rodzajów tapy niepokojów, wynikających z rupy i artwy, formi przedmiotów. Następnie staje się niranianą nieskalanym. Po osiągnięciu błogości brahmana nie boi się niczego. Ponownie jest opisane stworzenie przez innego brahmę, jak poprzednio. Opisane są wikryje zmiany wszechświata takie jak stworzenie i unicestwienie. Opisane są czynności rodzących się żywych istot i owoce, osiągane przez nie. Następnie opisano tworzenie grup mędrców. To niszcze grzechy. Pojawienie się wasistchy i narodziny Siakti. Jego uchwycenie kości Siałdasy, czego dokonał Wiśwa Mitra. Narodziny wybitnego parasiary z adresy Anti. Święty Pan, wielki mędrzec, narodził się z Pitrykanyi i świętego mędrca, parasiary. Narodziny siuki. Nienawiść do mędrca Wiśwamitry, inteligentnego parasiary wraz z jego synem. zbiuragni ognia, przez wasi. He z pragnieniem zabicia Wiśwamitry. Przeszkoda, ze strony pana Witkiego, Brachmy, który był życzliwym człowiekiem Wiśwamitry, jak również przez inteligentnego pana Gir. Askanthe? Ze względu na dziecko. Dzięki błogosławieństwu siarwy, siwy. Święty Pan Vyasa podzielił jedną wedę składającą się z czterech części na cztery wedy. Wiele gałęzi wet zostało opracowanych przez jego uczniów i ich uczniów. Wadliwy tekst nie drżeli, czyniąc praktyczny użytek z wet. Kiedy Svajambhu Brahma ich zobaczył, ci znakomici mędrcy pragnący tkarny i pragnący zdobyć święte miejsce, zapytali go: "Pan, który pragnął ich dobra, Powiedział im tak: nawa tego koła jest doskonała. Jego piękno i wspaniałość są boskie. Ma siedem szprych. Jest nieporównywalny i godny pochwały. Gdy się toczy, wszyscy podążajcie za nim czujnie i uważnie. Następnie dotrzesz do miejsca, w którym jest to zepsute. Miejsce, w którym pękła obręcz tego koła, jest Ziemią Świętą. Należy to uważać za święte. Powiedziawszy to wszystkim mędrcom, stał się niewidzialny. Mędrcy z lasu Naimi, a odprawili tam satrę, przyjmując jako pożywienie wyłącznie jawę, jęczmień oraz wodega, gi. Kiedyś Aradwan zmarł, został wskrzeszony, tak jak mędrcy lasu misa zostali obdarzeni wielką dobrocią. Uczynili tę ziemię bezgraniczną. Sprowadzili Krysznę na króla. Z wielką przyjemnością i gościnnością król został przyjęty i należycie uhonorowany. Z Farbhanu, okrutny Asura, przybył do Satry i porwał króla. Kiedy król zniknął, mędrcy poszli za nim. Widzieli go chronionego przez Gandharwę i przebywającego w wiosce zwanej Kalapa. Wielcy mędrcy ponownie rozpoczęli jajne. Widząc, że wszystko jest złote, wdał się z nimi w Satra która trwała dwanaście lat i była prowadzona przez mędrców na imi? Y. Jadu został przez nich zainstalowany, nawet gdy się kłócili. Po synu Jadu, w lesie narodziła się Ajuta. Zakończyli Satrę i zaczęli wielbić Waju. To jest Krtyasamuddysia, wyliczenie treści Purany. Część Purany została opisana. Purana wychodzi na światło dzienne wyłącznie w tej kolejności. Nawet świetny temat można łatwo zrozumieć, jeśli zostanie krótko wspomniany. Po wspomnianym krótkim zarysie opowiem teraz o szczegółach. Jeśli ktoś po pokonaniu narządów zmysłów bardzo dobrze nauczy się tej pierwszej pada, części, nie ma wątpliwości, że zrozumiała całą Puranę. Obra mini, ten, kto zna cztery wedy wraz z ich tematami pomocniczymi i upaniszady, musi pogłębiać swoją wiedzę o wedach poprzez itihasy i purany. Wedy boją się człowieka o niepełnej wiedzy, który powie: O, ten człowiek mnie uderzy. Wielokrotnie ucząc się tego rozdziału, o którym bezpośrednio wspomniał urodzony w sobie pan Brahma, nigdy nie straci się rozumu, gdy wpadnie w przeciwności losu. Osiągnie taki cel. Odtąd, jakiego pragnie. Ponieważ to istniało już wcześniej Pura Api, pamięta się jej jako Pura Am. Kto rozumie etymologiczną interpretację tego, jest wolny od wszelkich grzechów. Dlatego posłuchajcie tego podsumowania. Narayana stwarza świat. To właśnie przy okazji stworzenia tworzy całą Puranę. Nie pozostaje ono w momencie anihilacji. Rozdział drugi, legenda o Naimi. Ara. Chciwy król Pururawas zabity podczas konfiskaty złotego ołtarza, książę Aju ustanowiony królem, mędrcy pojednani. Ci mędrcy, którzy uważali wyżyczenia za swoje bogactwo, zapytali ponownie sutę, gdzie odbyła się ta satra, sesji ofiarnej, osób, które dokonały cudownych czynów, jak długo to trwało, jak to przeprowadzono, jak Praphaniana, Bóg wiatru, opowiedział Puranę. Opowiedz to szczegółowo, bo bardzo pragniemy to usłyszeć. Namawiany w ten sposób, Suta odpowiedział następującymi pomyślnymi słowami: Narracja. Posłuchaj narracji o tym, gdzie ci opanowani ludzie wykonywali wspaniałą satrę, jak długo to trwało i jak ją wykonywano, pragnąc wcześniej stworzyć wszechświat. On, brahma, przekazał wszystko tym, którzy wykonali tajne. Przez tysiąc lat wykonywali wielce zasłużoną sattrę. Sam Brahma został ta panem Domu Pokutnego. I? A przyjęła status padni żony sponsora ofiary, inteligentny M. Tyło wielkiej świetności wykonał rytuał Samila akt zabicia zwierzęcia ofiarnego w tej satrze tych szlachetnych dusz. Wibutchowie dewy przebywali tam przez tysiąc lat. Miejsce. W którym pękła krawędź wirującej tkarma Koła prawości stało się dobrze znane jako naimi, a w związku z tym wydarzeniem. Jest to miejsce czczone przez mędrców. Jest to miejsce, do którego uciekają się sitchowie i Caranas do świętej rzeki Gomati. Gomati w mgnieniu oka urodziła córkę i jest to Rochini. Siakti stał się najstarszym synem Wasistchy i Arundhati o szlachetnej duszy. Jest to miejsce, gdzie król Kalmasapada i Siakra spotkali Siakti. Jest to miejsce, gdzie wybuchła wrogość pomiędzy Wisza i Wasistchą. Jest to miejsce, gdzie z narodził się mędrzec Parasiara. Wbrew swojej wiedzy Wasistcha musiał pogodzić się z zamieszaniem. Objaśniacze Brahmana pomyśleli o górze w Naimi, a w tym miejscu, ponieważ urodzili się, a raczej złożyli ofiarę w Naimi. A są pamiętani jako naimi? Owie. Santra tych inteligentnych osób trwała dwanaście lat, kiedy ziemią rządzili dzielni pururawowie. Słyszeliśmy raport, że nawet gdy pururawa cieszył się osiemnastoma wyspami na oceanie, nigdy nie był zadowolony z klejnotów ze względu na swoją porządliwość. Namawiana przez boskiego posłańca, Urwasi kochała się z nim. Sponsorował Tesat tra w towarzystwie Urwasi. Podczas gdy rządził król Pururavas, mędrcy lasu na imi, a odprawili sesję ofiarną, Ganga spłodziła genialny płód od Boga ognia. Złożyła go na górze i zamienił się w złoto. Sam Bóg Wiśwakarma, Bóg wielkiej wyobraźni, który rozwinął świat, wszedł na tę ofiarną sesję mędrców o nieograniczonym ogromnym blasku i przekształcił przesłanki i zamknięcie ofiary w złote Pururawas, syn idy przybył do tego regionu na polowanie widząc to niezwykle cudowne zamknięte miejsce składania ofiary ze złota jego mądrość została pokonana dosł powalona chciwością i zaczął ją wykorzystywać w rezultacie mieszkańcy na imi y bardzo się rozwścieczyli na króla. Wściekli uczeni asceci, oddający się pokucie, namawiani przez dewę uderzyli go trawami kusia, naładowanymi piorunami. Uwalony diamentowymi trawami kusia, król zrzucił swoje śmiertelne ciało. Syn Urwasi walczył tam na ziemi. Ajus, prawy władca ziemi, którego nazywają ojcem na nachusy o szlachetnej duszy, uzyskał wysokie pierwszeństwo wśród tych, którzy skorzystali z kąpieli oczyszczającej podczas głównej ofiary tej sesji ofiarnej uspokoiwszy w ten sposób króla mędrcy znawcy brahmana którzy sami byli murtiboszkami cieląt krowy w postaci ziemi zaczęli odprawiać sesję ofiarną w tej satrze osoby o szlachetnej duszy przestrzegały celibatu obserwowali brachmacary, tak jak wcześniej było to w przypadku Wiśwas. Juf twórców wszechświata kiedy pragnęli stworzyć wszechświat. Król został obdarzony blaskiem słońca i ognia. Świecił jak Indra wśród mędrców i innych wokół niego, takich jak Hana, Horeci, Valakhilias, lubujący się ze swoimi przyjaciółmi. Maricis, nienarodzeni medrcy, oddawali cześć devomechnami pochwalnymi i domami, a Pit, za pomocą świętych rytuałów odpowiednich dla Pit, Należycie czcili Gantharwowi inne zgodnie ze swoim gatunkiem. Podczas przebłagania przypomniał sobie Gantharwów i innych. Następnie, podczas innych świętych obrzędów, Gantharwowie śpiewali hymny Samana, tańczyły grupy apsarów, mędrcy wypowiadali słowa o cudownie różnorodnych literach i wspaniałej formie. Uczeni intonowali mantry i tym podobne pokonali swoich przeciwników licznymi sprzeciwami. Mędrcy byli wielkimi erudytami i uczonymi, byli ekspertami w słowach, znaczeniach i logicznych argumentach. Nic im nie zabrano. Żaden Brahmaraksasa nie wszedł na to miejsce i nie zepsuł ja inni. Ani daity ani ci z bronią, z piórami nie przybyli tam. Nie było okazji do aktów pokutnych i nie było biedy. Dzięki połączeniu wydajności, intelektu i stałej aktywności. Nakazy zostały należycie wykonane, co zaowocowało błogosławieństwami. W ten sposób satra, sesja ofiarna tych uczonych osób, trwała dwanaście lat. Ta ofiara mędrców rezdujących w naimi, a była podobna do ofiary Indry niosącej pioruny. Starsi bohaterzy i inni, twikowie, wykonywali ofiary Joti, Oma oddzielnie, jadąc na grzbietach, koni. Zakończyli składanie wszystkich ofiar po rozdaniu dziesięciu tysięcy monet jako darów pieniężnych. Po zakończeniu jajni wszyscy zapytali Wajudewę, Boga Wiatru, wielkiego Pana niezmierzonej żywotności, o Bramini, o to, o co mnie wszyscy pytali. Namawiany, przez nich, Pan wspomniał im o sprawie swojej rasy. Pan Wiatr był uczniem samonarodzonego bóstwa. Ma doskonałą kontrolę nad narządami zmysłów. Widzi wszystko bezpośrednio. Jest obdarzony ośmioma mocami, a, ima, drobnością i innymi. Jest wyposażony w subtelne kończyny. On podtrzymuje wszystkie światy za pomocą deszczów i wiatrów wijących ukośnie. Gałęzie, siedem konarów, zostało przez niego poniesionych? Prawdopodobnie wspomniano o siedmiu rodzajach wiatru. On chroni istoty ruchome i nieruchome dookoła. W jego królestwie stacjonuje siedem razy siedem czterdzieści dziewięć marutów. Jest niezwykle potężny i wykonuje satresut z wyucha układy okrągłe lub innego rodzaju. Posiada lekarstwa na ogniste, wcielone istoty, pięć funkcjonalnych powietrza narządów, mianowicie prana i inne, podtrzymuje ciało, wypełniając je jego wrodzonymi czynnościami. Źródłem pochodzenia wiatru jest ma dwie cechy. Jest obdarzony cechami siabda, dźwięk i sparsia, dotyk. Został nazwany wacora i źródło pochodzenia mowy, podobnie jak ara, i które jest źródłem ognia przez osoby, które są sprytne w nauce dźwięków i fonetyki. Cichą i delikatną mową zdawał się zachwycać mędrców. O uczeni zaznajomieni z puranami, obramini. Dobrze zdyscyplinowani w wiedzy o puranach, pan wiatr opowiedział tę historię w przemowie odpowiadającej podstawie jaką jest purana. Wszystkie te narracje, o znakomici bramini, są zgodne z tym, co się wydarzyło. Jest to wspaniała, wielka zasada świata mędrców. Ta purana została wcześniej opisana przez brachmę zawiera doskonałą mądrość bóstw i mędrców, niszczy wszystkie grzechy. Opowiem szczegółowo o jego zawartości i w odpowiedniej kolejności. Rozdział trzeci opis ewolucji wszechświata, opis ewolucji wszechświata, stworzenie Hirany Agarbchy. Słuta opowiedział: Posłuchaj ich boskiej historii, która uwalnia od wszystkich grzechów. Jest opowiadane przeze mnie, jest cudownie różnorodny, ma wiele tematów, w trakcie dyskusji jest to cenione przez Wydy. Ten, kto pamięta o tym, w umyśle, stale lub tego słucha, często utrzymuje swoją rodzinę, lub rozmnaża swoją rasę i cieszy się szacunkiem w świecie niebiańskim. Posłuchaj opowiadania na temat w taki sposób, w jaki został usłyszany i miał miejsce. Posłuchajcie pięciu taras, gwiazd, których jest pięć. Posłuchajcie tej narracji, która sprzyja wzrostowi sławy przodków. Wysławianie wszystkich tych osób, które mają chwalebne czyny i wieczną sławę, sprzyja bogactwu, sławie, długowieczności i niebu. Niszczy wrogów. Kłaniam się Hirany Agarbha, Panu Purusie, który jest nienarodzony, który jest pierwszym twórcą poddanych, który jest najdoskonalszy, dzięki któremu kalpa uzyskała zdolność posiadania swoich cech, dzięki któremu ogień mógł stać się czynnikiem oczyszczającym. I który jest samourodzonym brachmą, zarządzającym wszystkimi światami. Po złożeniu pokłonu brachmie opowiem o wspaniałym stworzeniu żywych istot, które zaczyna się od Machata, wielkiej pierwszej zasady, a kończy na wisie i e, specjalnie stworzonych rzeczach, dwa który ma swoje charakterystyczne cechy i różnice, który ma pięć autorytetów, świadectwa, które spokojnie spoczywa w sześciu i tym, któremu przewodniczy Purusa. Poprzez koncentrację umysłu opiszę wam wspaniałe dzieło pchutów. Aweakta, nieprzejawiony, która ma naturę sati-asat, istniejący i nieistniejący, jest wieczną przyczyną. Osoby dyskutujące i zastanawiające się nad zasadami, rzeczywistością, nazywają ją prathaną i prak. Ti jest pozbawiony zapachu, koloru i smaku, jest pozbawiona właściwości dźwięku i dotyku. Jest źródłem powstania wszechświata, jest to wielki pchuta, żywa istota, najwyższy i wieczny brahman. Jest to, kosmiczne, ciało wszystkich żywych istot, niezamanifestowany stał się taki. Brahman nie ma początku ani końca, jest nienarodzony i subtelny, ma trzyguny, jest źródłem pochodzenia i miejscem ostatecznego połączenia i spoczynku. To jest ta sam praktyka, nie należy do teraźniejszości. To jest tajne ja, to jest nie da się jej zrozumieć. Jest to Brahman, który jest poza Sati Asat. Cały ten ciemny świat był przeniknięty jego Atmanem, duszą. Ponieważ guny znajdowały się w stanie równowagi, ten świat pełen ciemności jeszcze się nie rozwinął. W czasie stworzenia Prathanie przewodniczyka, Etrajna, a ponieważ guny stały się nierówne, z powodu utraty ich równowagi. Rozwinęła się wielka zasada Mahat. Ta Mahat, wielka zasada, jest subtelna i na początku była otoczona aktą Mahat, w którym dominuje satwa gumna, ukazuje wyłącznie satwa gumne. Powinna być znana jako Mahat ze względu na jej cechy satwy. To jest pamiętane jako jedyny powód. Samali, rira, to jest ciało wewnętrzne lub mechanizm psychiczny ulega ewolucji i przewodniczy jej, trajna, indywidualna dusza. Sa, kalpa, myśl życzeniowy i adhyawasaja, determinacja są pamiętane jako ich dwie funkcje. Z chęcią stworzenia ten, który jest ponad miarę, tworzy wielkie dzieło. Cnota i tym podobne, i żywioły są przyczynami zasad światów. Umysł wielkiego Atmana jest brachmanem. Rozróżnianie niegodziwej wiedzy następuje poprzez iśwarę, Pana. Prajna Santhi, połączenie intelektu, to wszystko, co jest w posiadaniu. Rozważa wszystkie żywe istoty poprzez Sankhya na Naraśmis, promienie, które są siedzibą liczby. Dlatego Pan osiąga upragniony owoc. Manas, u umysł nazywany jest pchokt, cieszący się, i trat, obrońca, i pozostaje oddzieloną duszą. Tak zwany Machat, ponieważ mieści się w zbiorze zasad i ma wielką wielkość. Zasada Machata jest pamiętana jako osoba posiadająca ciało fizyczne, które jest większe niż pozostałe guny i tatwy. Zasady. Umysł nazywa się Manasem, ponieważ myśli lub rozważa podział lub odrębność, lub jest uważany za część. Dusza indywidualna jest pamiętana jako Purusa ze względu na jej związek z sat istniejącym, to jest brahmanem poprzez czerpanie przyjemności z ziemskich przyjemności. Również najwyższa dusza nazywana jest brahmanem, ponieważ jest b. hat, bardzo ogromna, i ponieważ powoduje, że wszystkie żywe istoty powiększają się, b. ha. atwa. Jest to możliwe, ponieważ jest podstawą wszystkiego. Definiuje się go jako brahme. Ponieważ powoduje wzrost rozmiarów żywych istot i napełnia błogosławieństwami wszystkie ciała. Purusa rozumie wszystkie pchawy, istoty i rzeczy oddzielnie. To przez nią, to znaczy Puru. A Brahman od początku osiąga wszystkie swoje zadania, dosłu, wykonywanie pracy. Wiedz, że prak? Ta stworzenie prakrti jest wiwarta, przemianą, brahmana. Etrajna jest na równi z Brachmanem. W istocie nazywa się ją pierwszą wcieloną istotą i Purapuru. O, starożytną osobą. Że Brahma jest pierwotnym stwórcą żywych istot, które istniały na początku. Ta Hiranyagarbha o czterech twarzach pojawiła się w a, a, kosmicznym jaju, zarówno w stworzeniu pierwotnym, jak i wtórnym. Etrajna jest na równi z Brachmanem. Pyta się, Indywidualne dusze wraz z karanami, narządami zmysłów porzucają je wraz z rozwiązaniami. Ponownie przyjmują ciała fizyczne podczas skrzyżowań. luk Tych pięciu oświeconych może zabrać wodę z zagłębienia, otworu, tego o szlachetnej duszy, który podnosi złote meru. Te siedem światów jest dobrze osadzonych w tym kosmicznym jaju. Cała Ziemia wraz z siedmioma kontynentami siedmioma oceanami, wielkimi górami i tysiącami rzek powstała w tym samym kosmicznym jaju. Te światy są usytuowane wewnątrz kosmicznego jaja. Ten wszechświat znajduje się w kosmosie. Wszystko jest ustanowione w tym kosmicznym jaju, a mianowicie księżyc i słońce wraz z gwiazdami, planetami i wiatrem, a także góra Lokaloka. -Loka. Wody są zewnętrznie otoczone tejas, Elementem ognia dziesięć razy większym od nich samych. Tejas jest zewnętrznie otoczony przez waju, wiatr dziesięć razy większy od niego samego. Waju jest zewnętrznie otoczony przez napchas, eter dziesięć razy większy od niego samego. W ten sam sposób cały eter jest zewnętrznie otoczony przez pchutadi, aha, kare, czyli jego. Pchutadi jest otoczony przez machata, a mahat przez prathane. W ten sposób kosmiczne jajo jest otoczone siedmioma varanami, okryciami, odnoszącymi się do Prakrti. W ten sposób chętnie ci Prakrti, ewolucje Prakrti, są gotowi do wzajemnego niszczenia. Są gotowe w momencie stworzenia, wspierają się wzajemnie i pożerają się wzajemnie. Ci wikara, skutki, trwają w wikarinach, przyczynach, poprzez związek wspierany przez zwolennika. A akta, nie ma? Fest. Nazywa się K. Etra, a Abrahman K. Etrajnia. W ten sposób zostało wyjaśnione Prakrta Sarga, stworzenie Prakrti. Przewodniczy mu Etrajna. To jest pierwsze stworzenie i jest niezamierzone. Wyglądało to zupełnie jak błyskawica. Bez wątpienia ten, kto faktycznie rozumie narodziny Hirany Agarbchy, stanie się długowieczny, sławny, błogosławiony i inteligentny. Rozdział czwarty Konstytucja świata Kosmiczne jajko Stworzenie w wyniku braku równowagi gun, trzech stanów samonarodzonego Boga Brachmy, opiskalpy. Kalpy Suta powiedział Kiedy niezamanifestowany przebywa wewnątrz siebie i kiedy skutek, wszechświat, został wycofany, Prathana i Puru, a pozostają ze swoimi podobieństwami cech, zachowane Ci dwaj mają guny tamasowe i sadtwa. Znajdują się one na równi ze sobą, dlatego mówi się, że są wzajemnymi prześladowcami. Nie są one nadmierne w manifestacji gun. Należy rozumieć, że laja, rozpuszczenie, ma miejsce, gdy guny są w równowadze. Nazywa się to tworzeniem, gdy istnieje przewaga jednej gu. Y nad drugą. Stchili pożywienie miało miejsce w czasach. Gdy dominowała Satwa. Z pewnością Lotos stoi na szczycie. Kiedy Rajas podąża uważnie i zatrzymuje się w Tamasie i Satwie, to Rajas powoduje, że inne rzeczy działają w taki sam sposób, jak w przypadku wody powodującej funkcjonowanie nasion. Guny zakładają nierówność i stabilizują się przypadkowo. Należy wiedzieć, że z wzburzonych Gu, a narodziło się trzy bóstwa. Są wieczne, niezwykle tajemnicze, dusze wszystkich i wcielone, sattwą jest jakościowo Wisnu, raja to Brahma, a Tamas to Rudra, Prajapati. Pan wisznu, oświecający i objawiciel Radży, staje się Brahmą i osiąga status stwórcy. To od niego ta istota o wielkiej żywotności bierze początek różnorodności tworzenia światów. Pan wisznu jako oświecający i odsłaniający Tamas jest oddzielony od Kala. Czasu. Pan Wisznu jako oświecający i objawiający satwe jest oddzielony jako źródło utrzymania, to jest ten, który podtrzymuje. Tylko one są trzema światami, tylko one są trzema gunami, tylko one są trzema wydami, tylko one są trzema świętymi ogniami. Mają one wzajemne powiązania, są one ze sobą powiązane, istnieją dzięki wzajemnej pomocy i pobudzają interse są one ze sobą powiązane są one wzajemnie współzależne nie rozdzielają się one nawet na chwilę nie opuszczają się nawzajem w wyniku nierówności gum, pratkana zaczyna funkcjonować w momencie stworzenia na początku zaczyna funkcjonować od tej akty w naturze sati asat a przewodniczy młot. a nieprzejawiony para brahma i buddhi, kosmiczny intelekt wywodziły się jednocześnie z prathany, natury tamasa i nieprzejawienia. K. Etrajna i to, co jest także nazywane Brahmą, narodziło się z tej pary. W pełni wyposażony w kary efekt, i kara, e, instrumenty, narządy zmysłów, brachma pojawił się, istniał, na początku, był niezrównany w blasku, inteligentny, niezamanifestowany, ale doskonały oświecający, objawiciel. Jest pierwszą wcieloną istotą ustabilizowaną w zatrzymaniu. Jest obdarzony niezrównaną wiedzą i brakiem namiętnego przywiązania. Ponieważ był niezamanifestowany i trzymał wszystko pod kontrolą, ponieważ są to trzyguny i ponieważ wszystkie rozwinięte istoty są współzależne, Brahma osiąga wszystko, czego pragnie mentalnie. Samozrodzone bóstwo ma trzy ma cztery twarze jako Brahma, jako Kala. Bóg śmierci, jest pławą, niszczycielem, jako Pan Wisznu, jest On Purusa z tysiącem głów. Jako Brahma stwarza światy, jako Kala unicestwia ich, jako Purusa jest obojętny, są to trzy stany samonarodzonego bóstwa. Jako Brahma posiada wyłącznie Rajasy, jako Kala ma i Tamas, a jako Purusa, to znaczy Wisnu, jest wyłącznie Sattwiką. Taka jest pozycja gun w przypadku samonarodzonego bóstwa. Brahma ma oczy niczym płatki lotosu. Kala od samego początku ma blask co Purusa ma lotosowe oczy w formie najwyższego Atmana. Jest singlem. On jest podwójny. On jest potrójny. Znów jest wielokrotny. Pan Joginów tworzy i niszczy ciała fizyczne. Ciała fizyczne przyjmują różne kształty, czynności, kolory i cechy. Ponieważ jego rozrywką jest potrójne przebywanie na świecie nazywa się go triguna ten, który ma trzyguny. Ponieważ jest podzielony na cztery części jest wychwalany jako saturwy ucha, jeden z czterema tablicami. Ponieważ pod koniec Paratchy Pan kładzie się śpi, ponieważ Pan cieszy się przyjemnościami tego świata, ponieważ wszystkie żywe istoty zawsze odpoczywają, kładą się w nim normalnie i wygodnie. Określa się go jako Atmana. Jest on. I, ponieważ wszędzie idzie i ponieważ Pan wchodzi do ciała fizycznego. Jest Sarwą, wszystkim, ponieważ jest Panem wszystkiego, jest Wisnu, ponieważ przenika wszystko. On jest Pchagawanem, ponieważ pochłonął pchawy, żywe istoty. Jest Nagą, ponieważ nie mieszka w nim żaden nagaz, to jest grzech. Jest Paraną, ponieważ jest niezwykle zachwycony. Ponieważ ma dewatwe, stan bycia Bogiem, jest pamiętany jako om. Jest sarwajną, wszechwiedzącym, ponieważ wie wszystko doskonale. Jest sarwą, ponieważ wszystko pochodzi od niego. Brahma powoduje sen, to jest doskonały odpoczynek. Maraz, mężczyzn, dlatego jest pamiętany jako naraja. A. Funkcjonuje po podzieleniu się na trzy. On jest sakala. Posiadający pełny zestaw cyfry części. Za pomocą trzech gun. Sam tworzy, pożera i chroni. Sam Prabhu Pan od początku stał się Hira, Jagarbchą i zamanifestował się. Rzeczywiście jest ona Dyn przede wszystkim i z Fawasią, kontrolującym siebie. Zapamiętano go jako Aja, ponieważ się nie urodził. Dlatego w Puranach jest on zdefiniowany jako Hirany On się rodzi i oddala jest kalą i najważniejszym ze wszystkich kast. Nie da się określić go wyłącznie na przestrzeni setek lat manu. Parart Brahmy jest pamiętana jako liczona w kalpach. Ma kolejny okres o tej samej długości i budzi się pod koniec tego okresu. Minęły tysiące i miliardy lat, które były siedzibą kalpas, ponieważ wiele jeszcze przed nami. Kalpa, która jest to obecnie aktualna, to varaha. Wiecie o tym wszyscy. Jest to pierwsza kalpa i jest to obecna kalpa. Królowie powinni rządzić aż do zakończenia tysiąca juk. Rozdział piąty. Stworzenie wszechświata. Inkarnacja Pan Wisznu, dzik, stworzenie pierwotne i wtórne. Stworzenie bogów, mędrców i ich unicestwienie. Śrisuta powiedział. Na początku wody były wszędzie, na powierzchni ziemi. Kiedy ten, widzialny świat, Został unicestwiony i kiedy wiatry ucichły, nic nie było wiadomo. W tym rozległym, oceanicznym obszarze wodnym, kiedy zginął cały świat składający się z ruchomych i nieruchomych istot, jedyną obecną tam istotą był pan Brahma z tysiącem oczu i tysiącem nóg. W tym czasie Brahma o imieniu Narayana spał w wodach. Miał tysiąc głów. Był prusą o złotej barwie i był poza zasięgiem organów zmysłów. Zabronione? Z powodu nadmiaru satwy zobaczył pusty świat. W tym kontekście w odniesieniu do Narayany, cytują te ślokę, werset. Wody nazywane są naraz, ponieważ wody są rzeczywiście dziećmi nary, człowieka, wody są jego miejscem wypoczynku. Dlatego jest pamiętany jako Narayana. Medytuje przez okres równy tysiącowi juk. Wykonuje medytację na lotosie. Ze złotymi płatkami, aby osiągnąć idealny stan Brahmana. Jak świecący robak nocą w porze deszczowej, Brahma porusza się po wodzie tu i tam, pochylając się z twarzą zwróconą w dół. Dowiedziawszy się, że wielki, wszechświat, wszedł głęboko w tę rozległą przestrzeń wody, pomyślał o podniesieniu ziemi ze stałym spokojem. Potem pomyślał o innym ośmiokrotnym ciele kosmicznym, wywołowanym przez o Karę, tak jak poprzednio, na początku kalpy. Wtedy wielka dusza pomyślała o swojej boskiej formie. Widząc, że ziemia zapadła się w wodę, pomyślał, jaką postać przyjmę i podniosę ziemię. Przypomniał sobie kształt dzika, który nadaje się do uprawiania sportów wodnych. Było niewidoczne dla wszystkich żywych istot. Ma to naturę mowy zwanej brachmanem. Jego obwód wynosił dziesięć jojanów. Jeden Jojana dwanaście kilometrów, a długość wynosiła sto Jojanów. Cerą przypominał ciemną chmurę. Słychać było dudnienie przypominające ryk chmur. Miało ogromne ciało, jak wielka góra. Miał zakrzywione kły, białe, ostre i straszne. Przypominał, w blasku, błyskawice i ogień. Jego blask był podobny do blasku słońca. Miał grube, długie i okrągłe ramiona. Zwykł chodzić po stałych stopniach wisznu. region bioder był uniesiony dobrze rozwinięty i gruby uhonorowano go charakterystycznymi cechami byka przyjmując tę niepowtarzalną postać dzika Hari wszedł do podziemnych światów aby podnieść ziemię opis Jaina Varaha konkluzją Dik a inicjacji i i ofiary były jego zakrzywione kły Kratu, ofiarą, był jego ząb. Juchu, drewniana chochla w kształcie półksiężyca, była jego ustami, ogień był jego językiem, trawa darpcha była jego włosami, brachma, jeden z czterech. Twików zatrudnionych przy ofierze some lub wiedza wedyjska dotycząca wielkiej pokuty była jego głową. Wedy były jego ramiona, miał zapach hawis, hawia, kawia i tak dalej były jego prędkością, pragwa sia, pokój ofiarny zwrócony na wschód, był jego ciałem, był genialny, był wyposażony w różnego rodzaju diksa, inicjacje, był mistrzem jogi z daksiną w sercu, był panem pełnym śradchy, wiary, i satwy, dobrej jakości, miał pakarmę, dodatkowe studiowanie wet w ramach odpokutowania, za swoje rodzi, połysk lub smak, miał prawargę, ceremonia poprzedzająca ofiarę somy, jako jego awartabchu, a. Ozdobne kosmeki włosów na piersi, jego drogą była droga różnych cchandas, metrów, jego siedzibą były upaniszady ze swoimi ezoterycznymi doktrynami. Asystowała mu Maja jako jego małżonka, miał wysokość szczytu góry, miał za oczy dzień i noc, miał pomocnicze tematy wet jako ozdoby swoich uszu. Miał zapach aja ofiary khe, w ofierze, jego pyskiem była seluwa, chochla ofiarna. Miał głośną intonację hymny Samana jako jego głos. Był chwalebny. Ucieleśnieniem prawdy i cnoty. Został zaszczycony wyczynami swoich czynów. Pokuta była jego szponem. Był okropny. Miał stawy kolanowe zwierząt. Był wielką wcieloną ofiarą. Udgata był jego wnętrznościami. Homa była jego li. Ga. Symbolem. Miał owoce i nasiona jako wspaniałe zioła lecznicze. Vadeantara. Kolejny dyskutant był jego własną siostra, ofiarą, brakego Timu i soku, co ma to jego krew. Pchutwa Jajna Warachowa Anta, Sapra prapchu. Prabhu, Adhi, Samhadita Murwi, Satamaśnan Prajapati, upagam i Jakara Siłapa Staś Asan. Przekazane jest, że naprawdę stał się Jajna Waracha i pan wszedł do wód. Ten Prajapati znalazł ziemię pokrytą wodami. Usuwając, wypierając te wody, chwycił je i szybko podniósł. Rozdzielił wody oceanów w oceanach i wody rzek w rzekach. Po uczynieniu ich oddzielnymi i równymi, zebrał góry na ziemi dla ich stabilności. Góry te zostały spalone w poprzednim sarga, okresie stworzenia, przez ogień Isa. Wartaka, to jest ogień zniszczenia w czasie powszechnej zagłady. Wraz z tym ogniem góry te całkowicie połączyły się z ziemią. Na tym ogromnym obszarze wodnym, z powodu zimna teatr wa. p. zostały one zgromadzone przez wiatr. Gdziekolwiek spryskano ten, wodny roztwór ze spalonymi górami, w każdym z tych miejsc wyrosła góra. Po ich rozproszeniu Wiśwa Karman podzielił światy, oceany i góry. Dzieli w ten sposób raz po raz na początku każdej kalpy. Stworzył raz po raz tę Ziemię składającą się z siedmiu kontynentów wraz z oceanami i górami. On także stworzył ponownie cztery światy, zaczynając od pchu Ziemia. Po stworzeniu światów Brahma, samorodny pan, rozpoczął tworzenie prajów, poddanych. Pragnąc stworzyć różne podmioty, istoty, stworzył je w takiej samej formie, w jakiej były tworzone wcześniej. Kiedy medytował i rozmyślał o nadchodzącym, stworzeniu poprzedzonym, kosmicznym, intelektem, Awidya rozwinęła się w pięć form jednocześnie z Te pięć form to tamasika. Były to ciemność, złudzenie, wielkie złudzenie, smoła ciemność i ślepa ciemność. Zatem Awidya miał pięć stawów parwan. Zamanifestowało się to z wielkiej duszy. W ten sposób stworzenie pozostało pięciokrotne. Nawet gdy nad nim medytował i utożsamiał się z nim. Jest wszędzie otoczony przez tamas, jak ziarno i pnącze w doniczce. Wewnątrz i na zewnątrz jest pozbawiona blasku i świadomości. Ponieważ mają, dobrze, stworzony intelekt, nieszczęścia i narządy zmysłów, nagowie to jest drzewa, pnącza, rośliny, są gloryfikowani jako stworzenia mukha główne. Ich tożsamość została zakryta. Brahma, samorodny pan, nie był w pełni usatysfakcjonowany swoim umysłem, nawet po zobaczeniu ewolucji Mukhyasargi, głównego stworzenia. Myślał wtedy o stworzeniu, świeżego rodzaju stworzenia. Kiedy się nad tym zastanawiał, powstało inne stworzenie, Tiraxerotas, stworzenie prądu ukośnego, to jest świat zwierząt. Jest pamiętany jako Tiraxerotas, ponieważ działał ukośny Nieprosty sposób. Ze względu na nadmiar cech temasowych są oni pamiętani jako Ajna na Bachula, bogaci w ignorancję. Są utpady a rozumieją, co powinno zostać wyprodukowane. Uważają się za mądrych, pomimo swojej niewiedzy, mają egotyzm. Są z siebie dumni. Jest ich dwadzieścia osiem typów. Narządy zmysłów są jedenaście odmian. Dusza i tym podobne ma dziewięć odmian. Taraków i innych jest osiem rodzajów, pamięta się ich zniszczenie mocy, mają wewnętrzne światło i wszystkie są ponownie otoczone zewnętrznie. Nazywają się Tyreax Rotas. mają siebie pod kontrolą, mają trzy apelacje. Po stworzeniu drugiego uniwersalnego stworzenia Rotas, i po obserwacji tego typu stworzenia przyszła mu do głowy. Następująca myśl. Kiedy się nad tym zastanawiał, rozwinęło się ostateczne stworzenie typu Satwika. To trzecie stworzenie to Urtchwasrotas skierowane w górę, opiera się w górę. Ponieważ powrócili w górę, nazywani są Urtchwasrotas, mają przyjemny charakter i dużą dozę wesołości, nie są otoczone wewnątrz ani na zewnątrz. Są genialne wewnątrz i na zewnątrz. Podmioty Urtchwasrotas są pamiętane jako dziewięć. Są to Tchata, Twórca i inni. Zapamiętuje się ich jako mądrych i zadowolonych umysłów. To trzecie stworzenie Urtchwasrotas jest pamiętane jako dajwika, boskie to jest odnoszące się do bogów. Kiedy zostały stworzone boskie stworzenia typu Urtchwasrotas, pan Brahma był zadowolony. Odtąd nie myślał już o niczym innym. Później Pan zapragnął stworzyć kolejny zestaw stworzonych istot, które byłyby sadhakami, aspirantami po duchowych osiągnięciach. Nawet gdy zastanawiał się nad stworzeniem i ponieważ miał prawdziwą, skuteczną, koncepcję, zamanifestowała się pchałta sarga, stworzenie pchutów, czyli żywych istot. Był w dół, prądem marwak, srotas i kompetentny do osiągnięcia celów swojego życia. Ponieważ działają w dół, to jest na ziemi, pod niebem, są, zwani arwaxerotas, obfitują w blask, ale zostali skażeni przez Tamas i zdominowani przez Rajasów. Dlatego doświadczają nadmiaru nieszczęścia, podejmują powtarzające się próby, są oświeceni wewnątrz i na zewnątrz. Są śmiertelnymi istotami zdolnymi osiągnąć swój cel. Są one podzielone na osiem klas o cechach piekielnych, to jest cechach charakterystycznych, które prowadzą do piekła. Ci ludzie z duszami duchowych osiągnięć są podobni w charakterystycznych cechach do gandharwów. Piąte stworzenie, anugraha sarga, stworzenie błogosławieństw, dzieli się na cztery klasy, a mianowicie. utrata przytomności, siakti, efektywność, siddha, osiągnięć. I Mukha, główny. Rodzą się wciąż na nowo, oddalają się i powracają, aby być obecnymi. Mówi się, że szóste stworzenie pochodzi od Pchutadi, elementów lub stworzeń i tym podobne. Istoty te należy poznać jako charakteryzujące się tendencją do jedzenia i zdobywania lub chwytania. Pierwsze stworzenie brachmy powinno być znane jako machat, wielka zasada. Drugie stworzenie to tanmatras. Nazywa się Topchuta Sarga. Trzecie stworzenie Wajkariki nazywa się Aindria Sarga, stworzenie odnoszące się do narządów zmysłów. Są to dzieła Prak, Taprak, Ti, które ewoluowały wraz ze świadomością i uprzednią wiedzą. Czwartym stworzeniem jest Mukhya Sarga. Nieruchome stworzenia pamięta się jako Mukhyas. Piątym jest stworzenie Tirakstrotasa. Tworzą ją tiragoni. To jest niższe stworzenia i zwierzęta. Szóste stworzenie urtchrotasa nazywa się Daivata, odnoszące się do boskich istot. Następnie następuje siódme stworzenie Arvaksrota, istoty ludzkie. Ósmym stworzeniem jest Tanugraha Sarga. Jest to zarówno satwika, jak i tamasa. Tych ostatnich pięć kreacji to stworzenie wajk ta medytowane pierwsze trzy są pamiętane jako dzieła Prak. Odnoszące się do prak? Ti. Dziewiąte stworzenie zwane Kaumara, stworzone przez Kumare, to jest Sanat Kumare i tym podobne Sarga. Osiem wspomnianych wcześniej dzieł to prak, ta i wajk ta. Trzy stworzenia prak? Ta to budhi purwa, stworzone ze świadomością i uprzednią wiedzą. Kreacje wikrty funkcjonują jako budhi, a purwas, bez świadomości i wcześniejszej wiedzy. Ich klasy odnoszą się do brachmana? Zrozum to wszystko, nawet jeśli jest to szczegółowo opowiedziane. Przebywa czterokrotnie, w czterech grupach, we wszystkich żywych istotach, mianowicie poprzez viparyaya siakti, buddhi, intelekti sidhi, patrz werset jeden powyżej. Przebywa wśród nieruchomych istot za pomocą viparyasa, to jest viparyaya. Przeciwieństwo lub utrata przytomności w niższych stworzeniach, za pomocą siakti siły fizycznej, istoty ludzkie są z duszami duchowych osiągnięć, jest pół i pożywienie całkowicie pomiędzy dewy. Następnie Brahma stworzył mentalnych synów na równi ze sobą. Ci synowie o wielkiej świetności i sile stali się niwrtami, to jest wyrzekli się świata z powodu swojej wiedzy dotyczącej wiwarty, nierzeczywistego pojawienia się spowodowanego przez awidę, na przykład świat zamiast Brahmana. Wszyscy trzej zajęli się nazwą świata i zaprzestali swojej działalności, nie tworząc pierwotnej kreacji i podmiotów ani kreacji wtórnej. Kiedy zostali znalezieni, viraktas, pozbawieni namiętnego przywiązania, Brahma pragnący, aby stworzyć innych sadhaków. Stworzyli tych dewów, którzy byli dumni ze swojej pozycji i utożsamiali się z nią. Potem jest jeszcze raz rozkaz Brahmy. Zrozum ode mnie tych stkaninów bóstwa w różnych pozycjach, które znajdowały się w stanie niestworzenia abhutes. I są to wody, ogień, ziemia, wiatr, obszar pośredni między niebem a ziemią, eter, niebo, kwartały, oceany, rzeki, królestwo roślin. Dusze ziół leczniczych, dusze drzew i pnączy, kręte rośliny, jednostki czasu takie jak ka, chas, kalas, muhurtas i tym podobne zmierzchły, noce, dni, półrocze, miesiące, a jany okres tranzytu w słońce z północy na południe i odwrotnie, lata i jugi. Są dumni i identyfikują się ze swoimi pozycjami i nurtami. Zapamiętuje się je jako posiadające nazwy odpowiednich stanowisk. Po stworzeniu dusz różnych sthan, pozycji, stworzył inne istoty, dewy i otchłanie, dzięki którym te podmioty rozkwitły. Stworzył dziewięciu mentalnych synów, mianowicie phegu Angiras, Marici, Pulastya, Pulaha, Kratu, Daksa, Atri i wasistcha. W Puranie są oni zdecydowanie nazywani dziewięcioma brachmami, ponieważ byli podobni brachmie, pod względem stworzenia. Wszystkim brachmom joginom ich synom. Następnie Brahma ze swojego gniewu stworzył formę rudry. Następnie stworzył Sa, kalpę, koncepcję, i dharmę, cnotę, wszystkiego we wszystkich kierunkach. Następnie Brahma stworzył Vyavasaya, wysiłek energetyczny, istotę o naturze przyjemności. Z sa, kalpy twórcy, którego źródłem było niezamanifestowane źródło. Narodził się Sa. Kalpa. Spra. Adaksa został stworzony i on, Brahma, stworzył Marici z mowy i oczu. Mędrzyc Pchrygu narodził się z serca Brahmy, którego źródłem była woda. Angiras narodził się z głowy, a Atrisuszu. Pulastyja narodził się z tchnienia życia zwanego Udaną i Pulacha z Wyany. Wasi. Ha narodził się z oddechu życia Samany. Stworzył kratu sapany. Są oni pamiętani jako dwunastu znakomitych synów Brahmy. Należy poznać Tharmę i innych i pamiętać ich jako pierworodnych synów brachmy, Pchurgu i innych, którzy zostali stworzeni później, a nie byli objaśniaczami brahmana. Tych dwunastu synów Brahmy jest znanych jako starożytni gospodarze. O braminie oni rodzą się wraz z rudą. Kratu i Sanat Kumara, ci dwaj żyli w wiecznym celibacie. W poprzednich narodzinach są starsi od wszystkich. W siódmej kalpieci starożytni sadhakowie świata już odeszli. Świecą, odblaskowo, na tym świecie blaskiem własnych dusz. Obaj byli z natury loginami. Ci dwaj, posiadający wielką moc, pełnili obowiązki poddanych i miłości, nakładając duszę na duszę najwyższą, za pomocą duszy. Nadal znajduje się w tym samym stanie, w jakim był gdy się urodził, dlatego nazywany jest Kumarą. W rezultacie jego imię Sanat Kumara zyskało ugruntowaną pozycję. Ich dwanaście ras jest boskich i jest wyposażonych w grupy Dewów, odprawiali święte obrzędy, mieli potomstwo i mieli wielkich mędrców, którzy ozdabiali rasę. Po zobaczeniu tych dwunastu istot Satwika, zrodzonych z jego życiowego powietrza, Pan stworzył Asury, Pitr, Dewy i istoty ludzkie. Stworzył Dewy ze swoich ust, Pitras z jego piersi, istoty ludzkie ze swojego organu generacyjnego, i stworzył Asurów ze swoich pośladków. Prowadząc nocną działalność twórczą, władca Dewów stworzył ze światła księżyca dusze ludzi. Z nektaru stworzył Pitras. Po stworzeniu Mukha wybitnych i Amukha niewybitnych, Dewów i Asurów stworzył ze swojego umysłu istoty ludzkie i wielkich Pit którzy byli podobni do swoich własnych ojców. Stworzył błyskawice, grzmoty i chmury, tęcze w kolorze czerwonym, ki, mantry jajus i pieśni saman dla spełnienia jajni. Z jego świetności narodziły się żywe istoty, wysokie i niskie. Stworzenie poddanych przez Brachmy obejmuje dewy, mędrców, pitrów i istoty ludzkie. Ponownie stwarza dookoła żywe istoty, ruchome i nieruchome. Jaksów, Pisiaców, Gandharwów i wszystkich Apsarów. Stworzył ludzi, Kinnarów, Raksasów, Ptaki, Zwierzęta, Jelenie i Węże. Stworzył dwa typy, Mobilny i Nieruchomy, a także Waja, Nietrwały i Aojaja, Niezniszczalny. Osiągają te działania, które wcześniej stworzył sam Narodzony Pan. Choć tworzone wielokrotnie, przywiązują się do tych samotnych. To znaczy swoich wcześniejszych cech, takich jak przemoc i niestosowanie przemocy, łagodność i okrucieństwo, cnota i zło, a także to, co się robi, a czego nie. Wiedzą, że te trzy byty nie są oddzielone, chociaż zrodziły się z nich jako oddzielne? To jest tak, a nie tak, nie jest to ani para, tak i nie tak, ani nie para, tak i nie tak. Ludzie. Którzy trzymają się sad i patrzą na nią ze spokojem, mówią, że karman ma siebie jako przedmiot. Ten wielki pan stworzył tę piątkę za pomocą słowa diva dif świecić niebo, które się błyszczy. Spowodował rozszerzenie stworzonych pięciu elementów poprzez nazwy, Pan nadał im imiona odnoszące się do mędrców, nadał nazwy tym stworzeniom wśród dewów, które nie rodzą się w nocy. W ten sposób z powodów przytoczonych powyżej doszło do stworzenia światów przez samonarodzonego pana. W ten sposób ewoluowały ewolucje prakrti, począwszy od Machata, a skończywszy na Wisie, a, wyszczególnionych kreacjach. Kosmos ma blask księżyca i słońca, zdobią go planety i gwiazdy, jest wyposażony w tysiące rzek, mórz i gór. Składa się z różnego rodzaju pięknych miast oraz kwitnących księstw i terytoriów. W tym lesie Brahmy, nieprzejawionego, wędruje wszechwiedzący Brahma. Ten Gaj drzew brachmy rodzi się z nasienia Avakty, czyli Prakrti, nieprzejawionego. Stacjonuje pod jego błogosławieństwem jest pełna pni i gałęzi w formie intelektu. Narządy zmysłów są wewnętrznymi zagłębieniami wielcy pchutowie, Elementy, są jego luminarzami, posiada liście w postaci wisie. As, wyszczególnionych kategorii, lub przedmiotów zmysłów, cnota i zło są jego pięknymi kwiatami, przyjemność i nieszczęście są owocami, tego drzewa, to wieczne drzewo brachmy jest pożywieniem wszystkich żywych istot. Ten las brachmy składa się z drzew brachmy i do nich należy. Wieczna, a wrakta, nieprzejawiona, natury sati asat jest tego przyczyną. Osoby myślące o Tatwach, kategoriach, nazywają je Prathana, Prak, Ti i Maya. Takie jest stworzenie Anugraha. Jest pamiętane jako jedność z Brachmą jako przyczyną. Trzy stworzenia odnoszące się do Prakrti są tworami Brachmy bez podstaw świadomości i medytacji. Sześć kreacji rozpoczynających się od Mukhy i Tas, przedmedytowani, i zostały one stworzone na tle świadomości. Działają poprzez wajkalpę, to jest poprzez podniecenie. Utożsamiani są z Brahmanem. W ten sposób pamięta się dziewięć dzieł, włączając w to prakrtów i wajkrtów. Są to dzieła powstałe w wyniku wzajemnego kontaktu. Powód tego został zapamiętany przez mądrych i uczonych. To właśnie ten nacinty Atman, niepojęta dusza, jest twórcą wszystkich żywych istot. Oni, uczeni, mówią. Że wedy są jego głową, firmament jest jego pępkiem, słońce i księżyc są jego oczami, ćwiartki są jego uszami. Wiedzcie, że ziemia stanowi jego stopy. To z jego ust, twarzy, narodzili się bramini. Z przedniej części jego klatki piersiowej narodzili się ka. atriowie. To z jego ut narodzili się owie, a śudrowie z jego stóp. Wszystkie kasty zrodziły się z jego kończyn. Naraja. A jest większa i wykracza poza awyaktę, nieprzejawioną, kosmiczne jajo nazywane jest awyakta. Z kosmicznego jaja narodził się sam Bóg Brahma, światy zostały przez Niego stworzone. Po pobycie tam przez dziesięć kalb, udają się ponownie do świata satyi Ci, którzy docierają do świata brachmy osiągają cel, z którego nigdy nie wrócą. Z wyjątkiem zwierzchnictwa, są z nim na równi pod względem majfaryi, dobrobytu, władzy kontroli i tym podobne stają się równi brachmie pod względem formy i przedmiotu. Przebywają tam zadowoleni i w towarzystwie siebie, i swojego dobytku. Ze względu na nieuchronność tej materii, ona sama rozszerza brak T. Stworzenie. Następnie. Przy tej okazji oczyszczone mają być bezpośrednio powiązane z różnorodnością. Podobnie, gdy ktoś śpi, zdolność rozumienia funkcjonuje bez świadomości intelektualnej. Tak samo ich wiedza funkcjonuje, gdy zostanie przy tej okazji oczyszczona, poprzez zatajenie różnic, ale nie ma to miejsca w przypadku susmins, błyszczących lub potężnych. Związki przyczynowe pomiędzy przyczyną i skutkami funkcjonują wraz z nimi w odniesieniu do mieszkańców świata brachmy, którzy dostrzegają różnorodność, których aberracje ustąpiły i którzy nadal trzymają się swoich obowiązków. Są sitkami o podobnych, równych cechach, o wspaniałych duszach i wolni od skażonego stanu. Pod wpływem prakrti posiadają narządy zmysłów i narządy działania. Są dobrze zorganizowani we własnych duszach. Po ustanowieniu duszy prakrti, która pojawia się w różnorodnych formach i która wydaje się różnić od pulusy, nie działa. Następnie zaczyna funkcjonować tworzenie tych rzeczy o naturze istniejącej przyczyny. Kontakt juktów mędrców w praktyki jogi, widzących rzeczywistość, powinien być znany jako prakrti. Jest to przyczyną ich apawargi, zbawienia tych osób. Które udają się w podróż, z której nigdy nie ma powrotu, tych, którzy nie narodzili się na nowo. Z powodu łapchawy, braku odrodzenia, udają się ponownie do Satyaloki, jakby płomienie opadły. Następnie, kiedy osoby o radosnych duszach wzniosą się ponad trzy światy, wraz z nimi idą ci, przez których nie osiągnięto mahar, Loki. Kiedy kalpadaha, spalenie wszechświata pod koniec kalpy, jest nieuchronne, ich uczniowie pozostają tutaj. Są to gantharwowie i inni, pisiakowie, istoty ludzkie, bramini i inni, zwierzęta, ptaki i istoty nieruchome wraz z gadami. Podczas gdy przy tej okazji przebywają tam mieszkańcy powierzchni ziemi, czterdzieści sześć ginie tysiąc promieni słonecznych. Stają się siedmioma promieniami, a każdy z tych promieni staje się słońcem. Stopniowo osiągają stokrotnie większą wielkość i spalają trzy światy. Palą istoty ruchome i nieruchome. Rzeki i wszystkie góry były już suche z powodu suszy i braku deszczu. Teraz ogrzewają je te promienie. Następnie zostają całkowicie spaleni przez promienie słoneczne i stają się bezradni. Te ruchome i nieruchome istoty. Jak również tcharma, a tcharma i tym podobne zostają całkowicie spalone przez promienie słoneczne. Po spaleniu ciał i całkowitym zmyciu grzechów pod koniec Jugi stali się dobrze znani. Są wolni od swoich cierpień. Są błogosławieni przez pomyślność etap bezgraniczności. Następnie. Gdy nastanie noc Brachmy, zrodzonego z nieprzejawionego, ludzie ci łączą się z ludźmi o podobnych formach i w późniejszym stworzeniu stają się mentalnym potomstwem Brachmy. Potem, kiedy ludzie żyjący w trzech światach połączą się z ludźmi, kiedy wszystkie światy zostaną doszczętnie spalone przez siedem słońc, kiedy ziemia zostanie zalana deszczem, zarówno w odosobnionych miejscach, jak i w morzach, oceanach. Chmurach i wodach ziemi płyną szybko jak strzały. Są jak góry zwane salila woda. Kiedy w ten sposób spłynęło dużo wody i pokryło te ziemię, stało się to, co nazywa się ar awa morze. Woda nazywa się Amchas. Dlaczego tak jest? Ponieważ świeci apchati. Nazywa się ją amchas. Słowo pcha jest używane w znaczeniu blasku i iluminacji. Woda rozprzestrzeniła się na wszystko i dotknęła wszystkich. Jest znany z własnego blasku. Ponieważ wypełnia w sobie całą ziemię i sprawia, że się rozciąga, nazywa się to apatanu. Rdzeń tanoti oznacza rozciągać. Dlatego wody te nazywane są apatanu. Słowo siara wskazuje na to, co jest silną, rozbitą. Jest to rdzeń mający różne znaczenia. Na tym ogromnym obszarze wody wody nie są rozbite, dlatego nazywani są naraz. W wodach, pod koniec tysiąca juk, kiedy dzień brachmy dobiega końca, kiedy w wodach przypada jego noc o tej samej długości, kiedy w wodach ziemia utraciła wszystkie swoje ognie, kiedy wokół panuje ciemność i nie widać nawet przebłysku światła, kiedy wiatr ucichnie pan Brahma, któremu przewodniczy część świata. Ponownie zapragnął dokonać podziału tego świata. W tym ogromnym obszarze wody, gdzie zginęły istoty ruchome i nieruchome, położył się Brahma, Brahma tysiąca oczu, tysiąca nóg i tysiąca głów, purusa złotego koloru, Brahma o imieniu Narayana, który był poza zasięgiem narządów zmysłów położyć się spać. Przebudził się dzięki pojawieniu się sadwy, obudził się i przyjrzał się kosmosowi, który był pustką. W narracji tej została opisana pierwsza pada, część, Purany.